Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Drodzy Państwo. Przedstawiłem projekt budżetu, w którym uwzględniłem uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie uwagi Państwa Radnych. Poważnie potraktowałem uwagi Państwa Radnych co do niedofinansowania trzech okręgów wyborczych. Myślę, że przedstawiony przeze mnie projekt uchwały budżetowej został wykonany sprawiedliwie, nikogo z Państwa Radnych nie krzywdzi. Zdaję sobie sprawę z tego, że mamy ograniczone możliwości finansowe i że gmina nie jest w stanie sprostać wszystkim wnioskom złożonym do budżetu. Radni zwrócili mi uwagę na wysoką rezerwę budżetową. Rezerwa ta będzie w części przeznaczona na pokrycie kar związanych z legalizacją budynku i trybu na stadionie miejskim. Dziś nie wiem dokładnie, jaka to będzie kwota. Myślę, że w przedziale około 200-300 tysięcy złotych. Takiej kwoty nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć w inny sposób, gdyż kar się nie planuje. Wiem również, że oczekiwania ochotniczych straży pożarnych są dużo większe. Na dzień dzisiejszy pilnego remontu oczekuje dach OSP w Puszczu, jak również projekt rozbudowy OSP Chrzęsny. Strażacy z Puszcza złożyli wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. Czekamy na odpowiedź. Rezerwę tę planuję też przeznaczyć na ten cel po zapoznaniu się z kosztami tych inwestycji. Próby zmian uposażeń urzędników wydaje mi się, że wracają troszeczkę poza Państwa kompetencje. To może spowodować obniżki pensji, a następnie odpływ kadry. Dzisiejszy przeczytany protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej pokazuje, jak wielkie zaniedbania mamy w kwestii właśnie między innymi pracowników, jak są przygotowani do wykonywania swoich obowiązków. Nie jest to tak, że ich wiedza jest zbyt mała. Ich jest po prostu zbyt mała ilość. Nie są w stanie sprostać wszystkim aktualnym przepisom. I jeżeli doprowadzicie Państwo do tego, że pieniądze, które są przeznaczone na płace, zostaną zmniejszone, to na pewno pogorszy się jakość usług świadczonych przez urząd. Od mieszkańców płyną takie pozytywne uwagi, że ta obsługa interesanta jest coraz lepsza. Pragnę tutaj również zwrócić uwagę Państwa Radnych na to, że na podjętej nie tak dawno, bo jeszcze dzisiaj, zmianie do uchwały budżetowej na rok 2011 zostały dołożone środki na działalność Rady. Te środki się Państwu skończyły. Zostały one powiększone o kolejne 10 tysięcy złotych i wynoszą w tej chwili 243 tysiące. W gminach sąsiednich o podobnej wielkości, o podobnych problemach jak my, te utrzymanie rady, te koszty oscylują w kwocie około 150 tysięcy złotych. Dziękuję. Więc tak, w sprawie pierwszej wysokości tych wydatków na Radę, no rzeczywiście wyglądają przerażająco, jeśli o mnie chodzi. Może należałoby zrobić tutaj jakąś akcję wzajemnego samoograniczania się, na przykład obniżenia wynagrodzeń i nas i was, że się tak wyrażę kolokwialnie, o jakiś procent, na który się umówimy. Jestem za takim postulatem. Rzecz następna, panie burmistrzu. Nie do końca jest tak, że wszystkie te zmiany w budżecie, które są wprowadzone, były ustalane. Oczywiście my doceniamy, i tutaj mówię to głośno, mogę powtórzyć dwa razy, jeśli ktoś by miał wątpliwości. My doceniamy to, że pan wprowadził do tego budżetu zmiany, które spowodowały dofinansowanie trzech okręgów wyborczych, może nawet czterech, które wcześniej nie były w tym pierwszym projekcie budżetu dofinansowane na odpowiednim poziomie. Nie zmienia to jednak faktu, że wielokrotnie bywało tak, że myśmy zgłaszali postulaty, wnioski do budżetu, które nie były uwzględniane. Ja oczywiście rozumiem, że to są negocjacje, my o coś zabiegamy, państwo negocjują z nami. Natomiast dopóki mamy do czynienia z negocjacjami typu nam zależy na tym, domówmy się, spotkajmy się w pół drogi, jest w porządku. Natomiast w sytuacji, gdy na przykład jednego dnia się umawiamy, a drugiego dnia ta umowa usta już nie obowiązuje, to my też jakby... pytanie, gdzie jesteśmy? Jedna rzecz. Druga. Państwo mają do dyspozycji sztab urzędników i mogą, że tak powiem, mogą się zwrócić zawsze o fachową poradę do pracowników, czy prawnych, czy finansowych. Jesteśmy tej pomocy pozbawieni. Bywało w przeszłości, że pytaliśmy Państwa różne interpretacje prawne i śmiem twierdzić, że
śmiem twierdzić, że nie zawsze uzyskiwaliśmy odpowiedzi wyczerpujące. Mówi pan burmistrz o tym, że trzeba zwiększyć obsadę urzędniczą, żeby urząd sprawnie funkcjonował. Ja z tym też nie chcę polemizować, bo wiem, że są urzędy w okolicy, choćby Radzymin, gdzie to zatrudnienie jest dużo wyższe. Być może trzeba rzeczywiście w niektórych wydziałach zwiększyć obsadę. Natomiast te zmiany, które były wprowadzane w roku 2011, jeśli chodzi o obsadę urzędniczą w Tłuszczu, one nie były w żaden sposób z Radą konsultowane. Owszem, słyszeliśmy, że ma się pojawić na przykład nowy pracownik Wydziału Finansowego, czy ma się pojawić nowy pracownik Wydziału, powiedzmy, był podział stanowiska, prosiłbym Panią o nieprzerwanie, stanowiska, było jedno stanowisko drogownictwo, inwestycje, było rozdzielenie stanowiska, nikt z radnych nie oponował, nie mówił, że to są złe zmiany. Ale wiemy też, że pojawiły się zmiany typu, Pani wybaczy, nic personalnie, tu do Pani nie mam, ale pojawienie się chociażby stanowiska doradcy, Panie Burmistrze, no z całym szacunkiem. Ja sobie nie przypominam, radnym jestem od roku, ale nie przypominam sobie, żeby pan burmistrz Glusiewicz, czy pan burmistrz Pietrzyk, czy pan burmistrz Klocek, czy pan burmistrz Białek mieli tutaj stanowisko doradcy. Ja wszystko rozumiem. Może doradca jest potrzebny, żebyśmy sprawniej realizowali pewne zadania. Być może ja tutaj się mylę i racji nie mam. Natomiast no jakby, jeśli widzimy to, że tych środków w budżecie nie jest za dużo, dokonujemy cięć, no to dokonujmy ich jakoś równo. Mówi Pan, że zabraknie pieniędzy w budżecie na płace. Przecież Panowie mówili, że nie będzie podwyżek płac w urzędzie w roku 2012, więc jak my to możemy mówić o tym, że tutaj tymi płacami regulujemy utrzymanie kadr na miejscu bądź ich odpływ. Była mowa, że nie ma podwyżek. Skoro nie ma podwyżek, a budżet, a kwota przeznaczona na płace i pochodne wzrasta o 250 000 zł, to trudno, żeby Rada się tutaj do takiego wniosku przychylała. My niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Tłuszczu wnioskujemy o przyjęcie na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej uchwały budżetowej po wprowadzeniu następujących zmian w planie wydatków do przedłożonego przez burmistrza Tłuszcza projektu wyżej wymienionej uchwały. Wnosimy też o ujęcie wnioskowanych zmian w stosownych załącznikach i uzasadnieniach przez kompetentnych pracowników Wydziału Planowania i Finansów Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. Punkt pierwszy. Przeniesienie kwoty 100 000 zł z działu 750, rozdział 75023, wynagrodzenie i składki od nich naliczane, do działu 801, rozdział 80104, wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w przedszkolu samorządowym Bośniowa Kraina w Tłuszczu. Punkt drugi. Przeniesienie kwoty 30 000 zł z działu 921, rozdział 92109, paragraf 2480, do działu 801, rozdział 801.04, wydatki majątkowe z przeznaczeniem do wymiany części okien w przedszkolu samorządowym Bośniowa Kraina w Tłuszczu. Trzecie, przeniesienie kwoty 130 000 zł z rezerwy ogólnej do działu 700, rozdział 701 na dotację celową z przeznaczeniem dla ZGKiM na wydatki inwestycyjne. Zakup głowicy do czyszczenia rowów 30 000 zł i zakup koparku ładowarki 100 000 zł. Czwarte, przeniesienie kwoty 40 000 zł z rezerwy ogólnej do działu 754, rozdział 754.12, paragraf 42.10 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy. Przeniesienie kwoty 50 000 zł w załączniku numer 3 z działu 600, rozdział 616, paragraf 60.50 z pozycji 14, do działu 600, rozdział 616, paragraf 60.50 na zapisanie nowego zadania pod nazwą uporządkowanie stanu prawnego i własnościowego ulicy Włomińskiej w Jasienicy. I wniosek szósty, wykreślenie z projektu uchwały budżetowej punktu trzeciego w paragrafie 8. To znaczy? W uzasadnieniu. I teraz tak, do punktu pierwszego. Gmina rokrocznie przeprowadza remonty budynków użytkowanych przez jednostki organizacyjne oraz placówki oświatowe. W naszej ocenie w 2012 roku konieczne jest przeprowadzenie wyżej wymienionego remontu w przedszkolu samorządowym Bośniowa Kraina w Tłuszczu zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi po 5-letniej kontroli obiektu oraz aktualnym stanem technicznym obiektu. B. W związku z tym, że burmistrz Tłuszcza wykluczył w 2012 roku wzrost płac lub ich indeksację stopień inflacji pracowników Urzędu Miejskiego, radni przychylają się do zwiększenia kwoty na płace i pochodne w budżecie gminy na 2012 rok o kwotę 153 000 zł na pokrycie płac i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w 2011 roku na nowo utworzonych stanowiskach merytorycznych, a nie o kwotę 253 000 zł, jak zapisano w projekcie budżetu. W tym miejscu jedna rzecz, która mi się przypomniała, jak dzwoniłem w tej sprawie do
Regionalnej Izby Obrachunkowej, to uzyskałem informację, że Rada Gminy ma takie kompetencje, żeby dokonywać tego rodzaju przesunięć. Także czuję się wprowadzony w błąd, jak pan burmistrz mówi, że stawia weto przy takich przesunięciach tego typu. Jeśli będzie inaczej, przyjdę na sesję, powiem, że diety na tej sesji nie biorę, bo ja zbłądziłem, wstanę, przeproszę, nie ma problemu. Do punktu drugiego. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi po przeprowadzonej 5-letniej kontroli obiektu oraz aktualnym stanem technicznym obiektu konieczne jest przeprowadzenie wyżej wskazanego remontu przy szkolcom urzędowym Gościowa Kraina w Puszczu. Pierwsze dotyczyło wymiany CO, drugie części okien, tam jest, trzeba dokończyć jakby tę sprawę. I w związku z dokonaniem szeregu cięć wydatków na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół oraz jednostek organizacyjnych gminy niemożliwe jest jednoczesne zwiększanie wydatków na kulturę o tak znaczne sumy. Do punktu trzeciego wskazane jest, by ZGKiM został wyposażony w sprzęt umożliwiający czyszczenie rowów odwadniających na terenie miasta i gminy, w nawiasie Głowica, do czyszczenia rowów za 30 tysięcy złotych. B. Wnioskowana kwota 100 tysięcy złotych ma stanowić zabezpieczenie 50% wkładu własnego ZGKiM przy ubieganiu się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup koparku ładowarki. Do punktu czwartego jednostki OSP wykonują szereg bardzo ważnych zadań związanych z ratownictwem przeciwpożarowym, uczestnictwem w usuwaniu skutków wypadków drogowych, lokalnych podtopień i tym podobnych. Wnioskowana kwota pozwoli zaspokoić jedynie najpilniejsze potrzeby w zakresie bieżących wydatków na wyżej wspomniane cele. B. Według ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna gminy musi mieścić się w przedziale od 0,1 do 1% budżetu. W związku z tym to przesunięcie oraz przesunięcie ujęcie w punkcie trzecim pozostawia rezerwę budżetową na bezpiecznym poziomie 0,39% budżetu gminy. Do punktu piątego sieć drogowa gminy Tłuszcz powinna rozwijać się w kierunku miast powiatowego i stołecznego, a nie przeciwnym. Dlatego niżej podpisani radni uważają za ważniejsze inwestowanie środków w ulicę Wołomińską w Jasienicy, która skróci drogę dojazdową do Wołomina i Warszawy, niż inwestowanie w ulicę Tłuszczańską w Chrzęstnem, która będzie trzecią drogą łączącą Tłuszcz z tym stołectwem. Uważamy, że ulica Tłuszczańska może spełnić doskonale rolę drogi lokalnej po wykonaniu jej utwardzenia w ramach bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych. I do punktu szóstego radni wnioskują o nieudzielanie burmistrzowi upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian wydatków między działami. W związku z tym, że a. jest to kompetencja Rady Miejskiej i Rada nie ma obowiązku udzielania takiego upoważnienia. B. Nieudzielenie wyżej wymienionego upoważnienia w żadnym stopniu nie ogranicza burmistrza w powoływaniu komisji konkursowych przeprowadzających rekrutację na wolne stanowiska urzędnicze, ani nie ogranicza burmistrza w kwestii ustalania wysokości wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego. C. W naszej ocenie w 2011 roku burmistrz Tłuszcza dokonał zbyt daleko idących zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego, co pociągnęło za sobą wzrost wydatków na administrację. Najlepiej obrazuje to fakt, że chociaż nie przewidziano w 2012 roku podwyżek płac w Urzędzie Miejskim, burmistrz zapisał w projekcie budżetu zwiększenie środków na płace i pochodne o 253 tysiące złotych. Warto w tym miejscu podkreślić, że nie wszystkie utworzone w 2011 roku nowe stanowiska są stanowiskami merytorycznymi, czyli takimi, które mają wpływ na sprawniejsze realizowanie inwestycji i innych zadań własnych gminy. Rada Miejska stoi na stanowisku, że w przyszłości kolejne zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i tworzenie nowych stanowisk powinny odbywać się w porozumieniu i za zgodą Rady Miejskiej. Mówi pan o tym, że nasze umowy nic nie znaczy. Zgadza się. Trzy razy spotkaliśmy się omawiając projekt budżetu i za każdym razem, jak widzę, państwo przedstawiacie coraz to nowe roszczenia, żądania. Wydaje mi się, że to jest niepoważne. Niepoważne traktowanie mnie. Niepoważne traktowanie ciężkiej pracy pani skarbnik. I mieszkańców również, ale to pozostawiam ich ocenie. Konsultacji z radnymi o obsadzie w urzędzie. No przepraszam bardzo, czy państwo wiecie, gdzie indziej takie coś ma miejsce? To jest kompetencja. Pan zmienia. Nie, ja nie zmieniam wypowiedzi. To jest wyłączna kompetencja burmistrza. Zatrudnianie osób w urzędzie. Pan zmienia zagrania. Ale chciałbym również zwrócić pana uwagę na to, że stanowisko doradcy w urzędzie za czasów pana Blusiewicza, za czasów pana Klocka i za czasów kadencji, pierwszej kadencji pana Białka nie miało zastosowania. Wtedy w ustawie nie było takich zapisów, że
doradca, jest takie stanowisko, że może istnieć. Natomiast pan powiedział, padły takie słowa, że zatrudniani przeze mnie pracownicy nie są merytoryczni i nie wpływają na poprawę obsługi interesantów, na inwestycje i inne takie rzeczy. Dokładnie nie pamiętam już w tej chwili. Natomiast no, muszę panu z przykrością stwierdzić, ale no, moja pani doradca jest prawnikiem, jest po skończonej aplikacji radcowskiej i wie pan, mówienie o kimś z takim wykształceniem, że jest niemerytoryczny, jest dla mnie niepoważne. I teraz tutaj takie drobne uwagi jeszcze bym do pana przewodniczącego. Projekt uchwały powinien być przedłożony z uzasadnieniem prawnym i faktycznym. Nie wiem, jak pan się odniesie do tego projektu uchwały, który został złożony przez państwa radnych tutaj. To jest wniosek. Przewodniczący może poddać pod głosowanie wniosek kompletny, czyli z tym uzasadnieniem prawnym i faktycznym. I paragraf 66 statutu mówi również o tym, że głosowanie nad poprawkami poszczególnych paragrafów i ustępów uchwały następuje według ich kolejności. Co oznacza, że każdy z tych punktów, jeżeli będzie przygotowany, musicie państwo przegłosować oddzielnie. Mam nadzieję, że oprócz tego wniosku państwo przygotowali już projekt uchwały tej zmiany. Bo ja sobie nie wyobrażam, że pani skarbnik i żebyśmy my przerwali w tej chwili sesję i pani skarbnik na 3 godziny czy na dłużej poszła do swojego pokoju i tą uchwałę po prostu zmienia. A teraz pozwolę się odnieść troszeczkę do tego pisma, bo jeżeli państwo radni już tak mocno dbacie o przedszkole, to ja bym pragnął również zwrócić uwagę na to, że to był tylko przedmiot pięcioletni, tak? A w innych szkołach, nawet w szkole podstawowej w Puszczu, która i tak była mocno w tym roku dofinansowana, mamy decyzję sanepidu o jej zamknięcie, jeżeli na przykład nie będą działały łazienki z ciepłą wodą. Tych łazienek do dzisiaj nie ma. Nie mamy szatni. W innych szkołach jest podobnie. To nie jest tak, że mamy tylko przedszkole. Ja w tych rozmowach z państwem w projekcie budżetu zawarłem wykonanie projektu modernizacji przedszkola. Rozmawialiśmy o tym, że przedszkole wymaga, jeżeli już, to gruntownej termomodernizacji, zaczynając od dachu. Tam jest stropodach, jeżeli są państwo na sali, którzy znają się na budownictwie, to przenikanie ciepła przez nieszczelny dach jest największe, czyli należy zacząć od dachu. A taka inwestycja wymaga już projektu i pozwolenia na budowę. O tym też była mowa. Nie wiem, jakoś państwo radni nie staracie się tego zauważyć. Ja wiem, że musimy wykonać w najbliższym czasie modernizację tego przedszkola, no ale wydaje mi się, że najważniejsze jest wykonanie kompleksowego projektu całej instalacji, nie tak na ura, przygotowanie kart efektów ekologicznych, później złożenie wniosków o dofinansowanie. Nie wyobrażam sobie, że jeżeli jest możliwość dofinansowania takiej inwestycji ze środków zewnętrznych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, że my z tego nie skorzystamy. A państwo tutaj się upieracie zrobić cokolwiek, żeby zrobić. No, wydaje mi się to niecelowe. Nieekonomiczne. Bo jeżeli wykonamy część prac bez projektów, a później będziemy dalej modernizować budynek i na przykład zajdzie potrzeba przebudowy tej instalacji, to ale nieekonomiczne. Ale to było... Ale pan... Ja rozumiem, że wszystkie placówki u nas na terenie gminy Tłuszcz wymagają jakiegoś dofinansowania, mniejszego czy większego. Ja absolutnie nie jestem tutaj za tym, że to przedszkole ma być niedofinansowane, ale wszystkie placówki wymagają jakiegoś tam większego nakładu. Mamy też środki, w tym roku na przykład udało się pozyskać środki zewnętrzne do szkoły podstawowej od Ministerstwa Edukacji. I będziemy tak robić z kolejnymi szkołami. Natomiast no mówię, jest, dla mnie to jest na takie
nieekonomiczne po prostu. Należy wykonać według mnie kompleksowy projekt, uzyskać dofinansowanie i to rozpocząć. Ja nie jestem absolutnie przeciwny temu. Mowa tutaj jest o jednostkach. Wykonują szereg, ja szereg bardzo ważnych zadań związanych z ratownictwem. Oczywiście, nigdy tego nie kwestionowałem. Natomiast, no mówię, no wydatki musimy wszędzie ciąć. W rezerwie mamy przeznaczone pieniądze i o tym mówiłem już wcześniej, że chciałbym je przeznaczyć między innymi na remont dachu przy OSP. Tam mieści się również Państwowa Straż Pożarna. Strażacy występowali do powiatowego komendanta Straży Pożarnej o dofinansowanie. No jeszcze do tej pory nie ma odpowiedzi. Obiecane mieliśmy 20 tysięcy złotych, nie wiem, jak to wyjdzie. Natomiast te 20 tysięcy, jeżeli strażacy pozyskają, my dołożymy drugie 20, to na pewno modernizację tego dachu, naprawę tego dachu wykonamy. Odnośnie sieci drogowej gminy Tłuszcz, no mogę powiedzieć tyle, no jest tu trochę racji. Natomiast no utrzymanie poprawy jakości przejezdności tych dróg, no wymagają wszystkich, wymagają one we wszystkich miejscowościach. To nie jest tak, że jest to tylko i wyłącznie miejscowość Jasienica czy jakaś inna. Poza tym mówi Pan, że powinniśmy ustalać. Ja jestem bardzo ciekawy tutaj zdania radnego z Chrzęsnego, Pana Henryka Wójcika. Jestem tutaj również zainteresowany wypowiedzią się Pana Przewodniczącego, co myśli na ten teren. To znaczy, że co? Że jeżeli ktoś jest bardziej na wschód, na północ czy na południe od Tłuszcza, to znaczy, że już tam nie będziemy robili dróg? Statut gminy zobowiązuje mnie do tego, aby umożliwić radnym jak najlepsze warunki do pełnienia mandatu radnego, a obowiązki radnego przy pełnieniu tego mandatu jest brać udział w sesjach, głosowanie, składanie wniosków. Czyli skoro pod tym wnioskiem podpisało się 13 tak? osób, no właśnie, to nie widzę podstawy, żebym nie poddał tego pod głosowanie. Ale tutaj najpierw pan Wójcik chciał zadać. Ja się tak zastanawiam, mówię do tych 13 radnych, którzy się podpisali. Od tym wniosku, który jest w tej chwili na stole, będziemy się zastanawiali nad nim. Ale zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Po co byśmy się spotykali w czwartek? A mnie zaprosił panie przewodniczący. Ja przyjechałem. Rozmawialiśmy o czym? Przecież rozmawialiśmy o budżecie. Co było? Czym żeśmy się rozeszli? Skończyliśmy jak ludzie. A dziś zachowujemy się jak faryzeusze. Tak to wygląda. Panowie, proszę mi wskazać inwestycje w Chrzęsnie. Poza tą jednym projektem na ulicę Tłuszczańską. Proszę, pani radnej Szyby. Bo ja znam to. To jest bezpieczeństwo dla ludzi. Tam nie korzysta 100 osób, tylko 2000, 2,5. Połowa Tłuszcza, całe Chrzęsne, Zalesie, stronę Sulejowa i Jadowa. Ja wiem, że do pana nie dociera. Ja tylko powiem, dlaczego nie dociera do pana. I do państwa, tych 13. Dlatego, że zemsta ma rozkoszę jest Bogu. Mam się nie podoba to, że ja akurat staram się robić dla mieszkańców to, co potrafię najlepiej. A co pan tutaj wniósł? Proszę coś przynieść, coś zaproponować, bo wynieść, nie ma problemu. Robimy to wszystko. Ja jestem bardzo grzeczny. Tylko wie pan, jeżeli mnie próbuje się odciąć ostatnią drogę, jedyną inwestycję, a proszę zetrąć do inwestycji w Jasienicy. Co uważa pan, że ludzie nie mają prawa bezpiecznie jeździć, tylko muszą jeździć po przejazdach? Ja się nie jestem w najlepszej formie, ale nie życzę panu tego, żeby przyszła do pana któraś matka i powiedziała, tam zginęło moje dziecko. A pan dąży do tego. Co państwo sobie wyobrażacie, że co? Mamy chodzić, bo tak sobie życzą? Że ze złości, z nienawiści to my wam zrobimy to, że przeniesiemy sobie 75 tysięcy na inną ulicę? 75.
akurat jest. Było 300 tysięcy, które zostało rozdysponowane, ja się nie upominałem. I co, jest dobrze? Jak tak można? Nie, nie, ale... I w którą stronę zmierzamy? Realizujecie panowie założenie poprzednika. Nie damy realizować projektu, a będzie konflikt. Rozumiecie? Fajnie nam się żyje, nie? Nie, nie. Przepraszam bardzo, panie radny, jednym zdaniem się odniosę. Nie jest niezręcznie o tym mówić, ale pan mówi o byciu faryzeuszem. Niech pan sobie przypomni sytuację, z którego okręgu do pana przypłynęły pieniądze w listopadzie i pan wtedy nie widział sprawy. Natomiast powiem panu tyle. Jak były te okręgi niedofinansowane, to ja nie patrzyłem wtedy, że w moim okręgu są pieniądze, tylko zwróciłem uwagę, że tu i tu i tu w innych okręgach nie ma. Pamiętałem o tym, więc proszę mi nie mówić o bycie faryzeuszem teraz. Dwa, drogi do Chrzestnego są dwie, ja tej trzeciej nie bronię. Mówię, utwarzmy ją, ona jest potrzebna, ale może niekoniecznie w najwyższym standardzie, jak to się mówi, asfalt, nie wiadomo z czym, bo tych asfaltów się dużo nie buduje. Projekt nie jest standardem. Bardzo proszę, ja panu w słowo jednak nie wchodzi. Ja też nie. Sekundę. Poza tym zwraca się pan do mnie, tutaj podpisało się 13 osób. Nie wiem, to już może pan się może powinien zastanowić, dlaczego 13 osób uważa, że akurat ta droga w Chrzestnym niekoniecznie, a inna, może stoją za tym przesłanki jakieś jednak inne niż pan sugeruje. No. No, nikt się tutaj przeciwko panu, że tak powiem, nie sprzysiął, czy przeciwko miejscowości Chrzestne, bo my wiemy, że tam parę rzeczy trzeba dokończyć, rzeczywiście. Nazwa ulicy mi uciekła, jest rozgrzebana jedna ulica, może warto było ją skończyć. Zasobna? Bodajże. Borówkową doprowadzić do Wilczeńca. Jestem za. Przepraszam, panie burmistrzu, żebyśmy nie skalowali wzajemnej złości, bo to nie o to chodzi. Tutaj ja nie widzę powodu, żeby też jakby nie ma tu zarzutów do pana personalnych, osobistych czy coś, tak jak powiedziałem, do pani doradczyni też. Nie czuję się urażona. Ja nic tutaj osobiście nie mam, bo ja z panią doradczynią zamieniłem dwa zdania w życiu i jak powiem tak, powiem w sposób prosty, złego słowa nie powiem. Zamieniliśmy na jednej z komisji kilka zdań i złego słowa nie powiem. Natomiast no, kwestia pewnie gdzieś tam miary. Ja nie chcę przedłużać, żebyśmy już tutaj nie... Natomiast mam nadzieję, że nie bierzmy tych wszystkich rzeczy osobiście. Ulica Tłuszczańska nie ma, tam ludzie nie mają wyjazdu na odcinku dokładnie 170 metrów. Ona już walczą o nią mieszkańcy 23 lata. Jest dokumentacja, są podpisy, kawałek drogi jest zrobione. Nawet jest wyasfaltowany. W czym jest rzecz? Dlaczego tak się dzieje? I ta ulica Tłuszczańska jest tym solo boku, a ja sobie nie jestem w stanie skojarzyć. Fakt jest faktem, że ludzie tego nie odpuszczą. I zapraszam panów, tych 13 wszystkich, do Chrzestnego na spotkanie, żebyśmy sobie porozmawiali z mieszkańcami. Pan radny zgłosił wniosek o wykreślenie z projektu uchwały paragrafu 8 punkt 3, który mówi o upoważnieniu burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian wydatków między działami. Proszę Państwa, takie upoważnienie było w 2011 roku udzielone przez Radę. Oczywiście ono wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych. Nie jest to obligatoryjne, ale Rada uchwala już budżet na 2011 rok. Takie upoważnienie udzieliła panu burmistrzowi. I powiem Państwu tak, mimo tego upoważnienia pan burmistrz nie zwiększył wynagrodzeń, jeśli chodzi o urząd. Wynagrodzenia, plan wydatków na wynagrodzenia jest taki, jaki był uchwalony w lutym 2011 roku. Natomiast proszę Państwa, wykreślenie tego z projektu uchwały bardzo utrudni nam pracę. Pracę, jeśli chodzi o oświatę, dużo zmian jest dokonywanych w oświacie, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Wszystkie takie zmiany będą musiały być kierowane na sesję Rady, no i niestety te sesje pewnie będą musiały być częściej. Proszę Państwa, jeśli chodzi o oświatę, to tak, no niestety rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym i zawsze są zmiany dokonywane w wynagrodzeniach w oświacie. Również dużo zmian dokonujemy, jeśli chodzi o wynagrodzenia w projektach. I tutaj też, no do tej pory, na podstawie upoważnienia dokonywał tego pan burmistrz. Także wykreślenie tego, no, na pewno bardzo utrudni pracę. I proszę Państwa, no, będziemy musieli częściej spotykać się na sesjach. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, proszę Państwa, z wniosku, który złożył pan radny, wynika, że jednak te wydatki majątkowe ulegają zmianie. To nie jest tak, że wydatki majątkowe nie ulegają zmianie. I proszę Państwa, no w tej chwili wystąpi niespójność. Niespójność między uchwałą wieloletnią prognozą finansową, a uchwałą budżetową.
Proszę Państwa, taka sytuacja miała miejsce w 2011 roku, kiedy uchwalamy budżet na 2011 rok. Również uchwaliliśmy najpierw wieloletnią prognozę finansową. Następnie podczas uchwały budżetowej pan radny Szczotka zgłosił wniosek o dokonanie zmian, które zostały przegłosowane przez Radę i nastąpiła również zmiana wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Jest to naruszeniem prawa, była w tej kwestii opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, że jest to niestety naruszenie prawa, naruszenie artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. Także. I proszę Państwa, jeszcze chciałam zgłosić autopoprawkę do projektu budżetu na 2012 rok. W trakcie prac na komisjach padł wniosek o zmianę nazwy zadania inwestycyjnego przez radnego, już nawet nie pamiętam nazwiska. Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę chodnika przy ulicy Cisowej w Tłuszczu. Tak, taka była nazwa zadania. A ma być nazwa zadania wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę ulicy Cisowej w Tłuszczu. Bez chodnika przy, wykreślamy te dwa razy. Pamiętajmy o jednej rzeczy, to Tłuszcz nie jest tutaj wyspą samotną. W innych samorządach są przesunięcia na tych sesjach budżetowych robione. W Łominie na ostatniej sesji też był szereg przesunięć w budżecie. Może poddajmy te wnioski pojedynczo pod głosowanie. Prosiłbym, jeśli można, by może pani skarbnik wskazała, możemy podać pismo, w których punktach mamy tutaj sprzeczność z wieloletnią prognozą finansową, to przy tych wnioskach się będzie trzeba zastanowić, co zrobić. Natomiast ja bym tej sprawie nie odpuszczał, bo pytanie jest takie, po co istnieje ta rada? Czy po to, że mamy przyjść, wziąć dietę, głosować, zagłosować, wyjść? Czy mieć jednak wpływ według ustawy o finansach publicznych? Do kompetencji rady należy ustalanie tego budżetu na kolejny rok budżetowy. Oczywiście projekt przygotowuje pan burmistrz. Bywa to czasami bolesne dla może obu stron, ale ostatecznie można, nie obrażając się wzajemnie, chyba dojść do jakiegoś konsensusu. Ja uważam, że ten konsensus został osiągnięty 22 grudnia. Powtarzam, czuję taki się zażenowany, że muszę uczestniczyć w takiej farsie. Pani skarbnik panu przed chwilą powiedziała, że pewne zmiany są naruszeniem prawa. Jeżeli chodzi o inne samorządy, to ja panu powiem. Wiadowie, faktycznie radni przedstawili swoje zmiany do projektu budżetu. Przynieśli gotową uchwałę budżetową, która została sprawdzona przez skarbnika. I naprawdę proszę Państwa radnych o wycofanie tego wniosku, bo on po prostu nie spełnia wszystkich wymogów formalnych i żeby można go poddać pod głosowanie. Przegłosowanie tego, ja będę skarżył uchwałę budżetową, jeżeli będzie to przegłosowane w sposób nieprawidłowy. I wiem jedno, że jestem na wygranej pozycji, tylko to niestety, ale opóźni nam realizację wszystkich inwestycji o co najmniej 2 miesiące. No może imienie kto się podpisał, bardzo proszę. Ubezpieczenie podpisał, będzie się. Nie podpisał się pan Henryk Wójcik, nie podpisałem się ja. Kto się podpisał? Panie przewodniczący, nazwiska mają wszyscy. No 13, no chyba 13. Nazwiska mają wszyscy. Ja mam, pan ma. Pan Tadeusz Sasin, pani Aleksandra Świeżak, pan Dariusz Kut, pani Danuta Opłotna, pan Włodzimierz Panimowski, pan Robert Szydły, pan Paweł Fydryszek, pan Adam Wojtyra, pan Tadeusz Groszek, pan Mirosław Sobczak, Kamil Laskowski, Mirosław Szczotka i Stefan Mikicz. Ja bym jednak sugerował, żeby pani skarbnik wskazała nam, które punkty tego wniosku pozostają w sprzeczności i te możemy wycofać. Z wieloletnią prognozą finansową. Tak. Pani skarbnik, jest taka możliwość? Zróbmy przerwę. Nie można. Pani mówi. Jak na tego nie można. Po głosowaniu, tak, albo przed tym. Po głosowaniu przed tym. Co z tego wyniknie?
Czy utrzymuje pan swój wniosek? To nie jest mój, przecież to nie jest no tak, wniosek, no tak, panie przewodniczący. No tak, to wniosek 13 radnych. Poszymy się państwo wniosek złożony na do dzisiejszego projektu budżetu. Ktoś się chce wycofać. Podając głosowanie jest weryfikacja. Proszę, proszę zagłosować. Ja proponuję 5 minut przerwy. Ale my nie mamy wniosek. Głosowanie. Czy radni podpisani pod tym wnioskiem podtrzymują? Pojedynczo. Pojedynczo wnioski. Ale pojedynczo wniosek. A wniosek pojedynczo wniosek. Dobrze. A państwo podtrzymujecie ten wniosek? Tak. Proszę podnieść ręce. Proszę. Czy wniosek jest kompletny? Czyli od czego państwu tu brakuje? Jeżeli zmieniamy projekt uchwały budżetowej, to brakuje mi wszystkiego. Proszę o tabelki, załączniki i wszystko. Proszę przygotować i głosować. Można pani panu kartę? Proszę. Chciałem panu Mariuszu zauważyć, że pani skarbnik wnosiła też autopoprawki i nie dała nam zmienionej uchwały na 2011 rok. A pan żąda od radnych, żebyśmy panu dali gotową uchwałę. Tu jest nie w porządku, panie burmistrzu. Od tego są pracownicy kompetentni w urzędzie, którzy potrafią to wykonać. Szanowny panie przewodniczący komisji rewizji, nie w porządku jest to, że państwo na sesję przychodzicie tutaj gremialnie i próbujecie coś wymuszać. Wymuszać, podkreślam, wymuszać. Wszystko było ustalone. Ja się nie poddam. Panie przewodniczący, a ja mam jedną prośbę. Tak. Spotykamy się, ustalamy się. Jak ja pamiętam, jedyna sporna rzecz, jaka była w czwartek. Nie, ja mówię do wszystkich, nie do pana. Panie szefie, jak sporna rzecz, jaka była w czwartek, to było to, że na przedszkole jakieś tam grosze, nie wiem, jakieś pieniądze mieliśmy ustalić. I co jeszcze było, panie radny Szydli? Czwartek? Przed świętami. Tu żeśmy się spotkali, tu przy tej sali, tu przy tym stole. Odszedł pan i mówi, to żeśmy ustalili. Jeżeli to będzie trzeba, uzupełnimy później. Jak tak można, wie pan, dorośli ludzie jesteśmy. Na nas patrzy 20 tysięcy ludzi, mieszkańców. Mamy duże projekty, a my się zajmujemy byle czym. Byle czym. Jak panowie możecie sobie na to pozwolić? Kim jesteście ustawiani? Pod jakim kątem pracujecie? Ja już to mówiłem. Ja od tego nie odstąpię. Będę mówił jeszcze. Jeszcze jedna rzecz. Ja bym prosił, że sprawa istotna, ja bym prosił o to, żeby w protokole znalazł się zapis, że ja pytałem panią skarbnik o to, który z tych wniosków jest niezgodny, który narusza wieloletnią prognozę finansową i że pan burmistrz nie wyraził zgody, aby pani skarbnik, ale proszę, żeby to było w protokole. Bo w tej sytuacji jesteśmy, to jest dowód na to, że jesteśmy pozbawieni jakby tutaj tej pomocy prawnej, merytorycznej i tak dalej. Nie ma tu księgowych wśród nas ani prawników przecież. To jest dowód na to, panie radny, że pańskie słowo nic nie znaczy. Umawialiśmy się, było jak ludzie przed świętami, a dzisiaj wychodzimy, nie powiem jak. Zawsze z usterkiem staję codziennie rano i miałem sobie nic do zarzucenia. Dobrze, kończymy dyskusję. Wniosek numer 1. Przeniesienie kwoty 100 tysięcy złotych z działu 750, rozdział 75 023, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, do działu 801, rozdział 80 104, wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w przedszkolu samorządowym Baśniowa Kraina Pusz. Kto z państwa radnych jest za tym wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca i jedna przeciw. Dział 921, rozdział 90, 2110, paragraf 2480, do działu 801, rozdział 80104, wydatki majątkowe. Jaki rozdział? 921? 921. Do działu 801, rozdział 80104, wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wymianę części okien przedszkolu samorządowym Baśniowa Kraina. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca.
Punkt trzeci. Przeniesienie kwoty 130 tysięcy złotych z rezerwy ogólnej do działu 700, rozdział 70001 na dotację celową z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wydatki inwestycyjne, zakup głowicy do czyszczenia rowów 30 tysięcy złotych i zakup oparku ładowarki 100 tysięcy złotych. Kto z Państwa radnych jest za tym wnioskiem? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jeden głos przeciwny. Poprawki były zgłoszone. Przeczytam treść uchwały ze zgłoszonymi poprawkami przez... Tak, ale tutaj później jest jeszcze autopoprawka. Tutaj jest w ogóle dzięki temu wnioskowi ona ulega zmianie. Proszę to też przeczytać, to też się czyta. Czytamy. Ale całość, przepraszam. Panie Przewodniczący, Pan mnie nie zrozumie. To jest... Autopoprawka do uchwały była... Tak, ale z moją. A Państwo żeście przegłosowali poprawki, więc te poprawki trzeba przeczytać. Na niszczu do tej uchwały i przeczytać. Bardzo proszę. Nie zgłoszę, tylko z wnioskami złożonymi przez radę. Panie burmistrzu, całą uchwałę czytałem. Treść całej uchwały przeczytałem. No. Głosowanie. Autopoprawkę mogę czytać, pan burmistrz życzy. Ale ona teraz ulega zmianie przez wprowadzenie. Ale to zmian zostały zgłoszone wnioski. Przeczytanie prawidłowej treści. Jak było z budżetem na 2020. Dobrze, czytam prawidłową treść. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą budżetową gminy Tłuszcz na rok 2012 z poprawkami złożonymi przez panią skarbnik, jak również 13 radnych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. 14 radnych jest za uchwałą budżetową, jedna przeciw. Dobrze, dziękuję. Uchwała została przyjęta.